Stronie Śląskie, czwartek, 6 sierpnia 2020 rok. Stronie Śląskie i okolice. Od drogi głównej przez Sienną prowadzi ścieżka górską łączką do kościółka, do którego właśnie zmierzam. W tej chwili widać wieżę kościoła. Po prawej stronie maszt przekaźnika. Oto i niewielki kościółek. Byłem tutaj kiedyś. Zobaczę, co się tutaj zmieniło. Do tego kościółka prowadzi szutrowa, dosyć dobra droga, ale ja wybrałem drogę przez górską łąkę. Po prostu, żeby pokazać piękno tej łąki, na której występuje wiele ziół, kwiatów. I tutaj z tej łąki rozsiewa się niesamowicie piękny, cudowny zapach tych roślin. Ostatnio jak tutaj byłem w tym kościółku, trwał remont wnętrza. Jak widać, teraz na pewno jest tutaj remont po stronie zewnętrznej. No tak wszystko na to wygląda, rusztowania, zbity tynk. Może mi się uda zajrzeć do środka, o ile kościółek będzie otwarty. Niewielka wieża z głośnikami. Kościółek ten jest pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jest tutaj podany nawet porządek mszy świętych. Także turyści, przybysze i wszyscy, którzy tutaj się znajdują w tej pięknej miejscowości, mogą sobie iść na mszę świętą. Sobota, niedziela, 18:30. Jeszcze jeden napis. Porządek mszy. Niedziela uroczystości, 13:30. Dodatkowo w sezonie zimowym sobota i niedziela, 18:30. Aha, więc wszystko mamy jasne. No cóż, zacznę zwiedzanie tego kościółka od zewnątrz. Otaczają go niewielkie mury, właściwie niewielki mur, częściowo mający ubytki. Tutaj jest część pomnika. Nie wiadomo, co to za pomnik, o co chodzi. Przejdę z innej strony, może się czegoś dowiem. No niestety, nie ma tutaj nic, co mogłoby pomóc mi w określeniu nazwy tego pomnika. Jest natomiast wnęka, w której znajduje się znicz i wiązanka kwiatów.
Tak, tutaj jest coś takiego w rodzaju małego domku. Być może, że kaplica ta, czy ten domek służył jako po prostu kaplica pogrzebowa. No, to są tylko moje domysły. Dziękuję. Ten mur, te fragmenty, można powiedzieć, duże fragmenty niewielkiego, niewysokiego muru. Tuż przy burze mamy dwa groby. Oto jeden z nich. Oto drugi grób. Z pewnością to był myśliwy, ponieważ na tablicy jest jeleń i napis mówi o tym. Taki napis: niech ci knieja wiecznie szumi, spoczywaj pokoju. Tak, ja mam też brata myśliwego, miałem, i właśnie też podobny napis ma. Oczywiście tu nie jest pochowany. Jakoś ta maleńka świątynia i to miejsce przykuwa bardzo moją uwagę i postanowiłem obejść w koło. Nie sposób, abym nie pokazał pięknych widoków, jakie otwierają się tutaj spod tej maleńkiej świątyni. To jeden z fragmentów sienny. Vis-a-vis kościółka maszt przekaźnikowy. Nie mylić tego masztu z masztem na Czarnej Górze. Kolejny piękny widok na Sienną. Tam dalej w tle wybudowane bardzo duże hotele. Myślę, że Sienna z Czarną Górą może się zmierzyć z Zakopanem.